we're from Wrocław. With over 200 clubs, we love live music. There's only two reasons to go out at night. One, you're interested in a specific event, or you want to go out for a drink. That's why we have two brands, Koncertówka and Piwo Gratis. Koncertówka is a specialized service for specialized recommendation service for live music events that you would not want to miss, but you would probably would. It's focused on high quality content, it's focused on personalized recommendations, and it's a very difficult problem to solve. It's a great project, but it has a very difficult business model. The innovation over the weekend was figuring out a way to respond to this. And this is where Piwo Gratis comes in. Piwo Gratis is a, basically, it's a target market, it's a model, and a lead generation system for basically nightclubs and anything in the nightlife industry. What does that mean? How does that work? So all of you tonight are probably going to go out for a drink, and most of you probably don't know where. Now what if I told you that there's a club across the street that has an awesome killer party, and on top of that, if you tell us that we sent you, you're going to get a free beer. Simple as that. So the users, win because the customers win because they get a free beer and enjoy a great party. The club owners are happy because they got 100 people to show up that otherwise wouldn't. It's a very simple model. It basically comes down to a cost of per sale model post-transaction. So the bartender pays 2 zloty for a free beer. So instead of making an 8 zloty profit, he makes a 6 zloty profit times 100 people that would otherwise not even show up. So we started this as a... Whoa, we got lots of time. I'm just going to slow down and pretend that this didn't happen. Killer. Oh, it's got a minute left. So basically, what started out as a Koncertówka, trying to do a pivot and figure out a way to do a lead generation for that specific site, and ended up being a business model that we can actually apply to any business in the nightlife industry. And basically, that's the direction we're going in, because we've got a killer marketing campaign. We've got an awesome domain, and we can even figure out a way to make money. So first of all, there's only going to be a single club that gets promoted on the landing page. So over time, when there's enough traffic, we can charge a lot for this specific thing. At huge events, we can charge per transaction commissions, and on top of that, there's beer sponsorships. Because the only thing better than a free beer is a free Tyskie beer. That's our time. So, questions, English, Polish, doesn't really matter. Wonderful box. You want to come? Yeah. You want to hear it from him? Sure. No, proszę, proszę. Bravo! Cześć, Niki! Pytania. Czekamy na krytyki, czekamy na darmowe piwa. Naprawdę? Naprawdę nie ma pytań? No proszę, no zapytajcie, jak zarobimy. Znacz wam. W jaki sposób się do tej knajp docierać? W jaki sposób się budować pasę? Oczywiście. To jak to się będzie skalowało wtedy? Dobrze, na początek. To jest jakby to, że na początek musimy osobiście dobić się do konkretnych klubów. Na przykład, cztery godziny temu odpaliliśmy już na Facebooku, nie wiem, już mamy osób, może około 50, więc do końca dnia mamy około, powiedzmy, 100 osób, czy tam ileś, nie? Idziemy za tydzień do Wrocławia, idziemy do konkretnego klubu i mówimy tak, słuchajcie, mamy 200 ludzi, którzy chętnie przyjdą do was i kupią piwo, drugie samo za darmo. Jaki klub, pójdzie i powie, nie chcę więcej kasy zarabiać. No, a z czasem po prostu jesteśmy w stanie to na początek rozkręcić sami, a z czasem po prostu sam brand będzie taki super pod taką domeną, że będziemy mogli na tym rozwój zarabiać. A jak myślicie, ile piw gratis będzie we Wrocławiu w ciągu jednego dnia? W ciągu jednego dnia jeden klub będzie miał piwo gratis. I to może być, że ten klub codziennie się zmienia, prawda? To jest takie coś, że ja dzisiaj wstaję, wchodzę z pracy i nie wiem, gdzie iść na imprezę. Więc może pójdę po prostu zamiast pod Pręgierz, to pójdę akurat tam, gdzie dostanę jedno piwo gratis. I to może być kompletnie inna lokalizacja codziennie. Prawda? Wracam do
genialny pomysł to jest, mamy tą koncertówkę, która jest super od koncertów, więc my eventy możemy również na tym promować. I w ogóle o to chodziło na początku. Ile piwa można sprzedać, to jest według mnie tylko kwestia, ile lokal może pomieścić, bo każde jego darmowe piwo, on i tak na tym zarobi. Bo to są dodatkowi użytkownicy odwiedzający, których on normalnie bez nas nie ma. Więc czy przyjdzie tam 10 czy 100 osób, on na każdym ma zysk, plus to jest tylko to darmowe piwo. Osoby zostają, kupują, kontynuują imprezę, więc zysk rośnie i każdy kolejny piwo już jest sprzedane z normalną marżą. Więc w najgorszym przypadku to po prostu on zarobi, a w najlepszym przypadku dużo zarobi. Czy ludzie mają w jakiś sposób drukować kupon, żeby można zidentyfikować o nim odpowiedź? Nie, to znaczy od strony użytkownika my podeślemy mu maila, żeby on na początek po prostu czuł, że to jest rzeczywiście wiarygodne. Ale po prostu klucz jest hasło. I to hasło będzie się zmieniać, bo na przykład szczególnie jak są eventy, gdzie jest na przykład 10 zł bilet na wejście, na jakiś lokalny koncert. To jest za mały koncert, żeby z jednej strony lokal drukował bilety, ale przy wyjściu zapłaci 10 zł i to pierwsze piwo dostanie razem w cenie.